Luz up, kochani, z tej strony wasz Dolerian i witajcie w kolejnym odcinku z Watch Dogs. I można powiedzieć, że bardzo ciekawą bazę tu mam, bo to jest taki, ala, można powiedzieć, kontener, ale możemy wejść, oczywiście aplikacja Telefonix, cyk. I proszę bardzo, co my tu mamy? Możemy odpocząć, oczywiście. Nie wiem, jak tu wygląda zapis gry, bo nie umiem nigdzie znaleźć punktu, nie wiem, czy to jak się odpoczywa, czy to bowiem, że jest automatyczne zapisywanie, ale tak czy siak wybrałem się tu, aby sobie odpocząć, więc prawdopodobnie mi chyba zapisało, no bo w sumie koło niego się pojawiłem. No ale tak, przychwytywanie nagrania, czy znowu coś od Aidena? Angela Blink jakiś. Kto to jest? Okej. W ogóle tak dodając, w ogóle to jest ciekawe, że te drzwi są takie prześwietlone, no ale no co tu mówić, nie no, po prostu no nie no, tu już w miarę okej są, ale dobra. Mamy tą misję, gdzie mamy się z tym naszym informatorem, informatorką pojawić, twarzą twarz, a tak dodając tak, co on robi? Nie no, co ty Aiden robisz? Nie skradaj się, ludzie się patrzą. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Że ten, właśnie, czy ja mam jakieś punkty? Sorry, że się rozkojarzam, ale dobra. Wracając, któryś tam z rzędu, jakość filmu może być trochę mniejsza, czy raczej gorsza, bo okej, okay, Full HD daje radę, nie? Znaczy, no okej, okay, no halo, no co to jest za problem, wiesz, nagrywać przechwytywarkę, ale tak jak też mówiłem, gra raczej jest dostosowana do 720, ja oczywiście gram na Full HD, co niestety mam dość mocno prawie no takie pikselowe, no na pewno nie jest zbyt ostre. Czekaj, co ja tu chciałem na umiejętności, hakowanie i jazda. Co tu mamy za punkt? Otwieranie samochodu. Okej. Okay. Czekaj, jest wymagany jeden punkt, a ja mam dwa. Biorę. Koniec wybijania szyb. Trzeba być jakoś bardziej inteligentny. Tu też mamy coś. Większa prędkość przeładowywania broni. No to też nam się przyda. Okej. Okay. No i nie mamy więcej punktów. Dobra. Bo chciałem wziąć jakieś auto, a wiem, że gdzieś, wiem, po prostu wiem, że da się, właśnie, pyk i po prostu wsiadasz, zero alarmu, auto nasze, no prawie, no, nie, no, dobra, okej, okay, nieważne. Co, czekaj, tam jakiś, o ty przestępco, no, o ty, pistoletem na mnie, pistoletem? Pyk cię, i myk, nie ma kolan, proszę, dziękuję. To, że goletko autom szturchnęło, to nikogo nie obchodzi. Najważniejsze jest to, że pokonałem złoczyńcę, który jeszcze próbował tutaj wymakiwać bronią, ale chyba nie wie, jak się to używa. Tam znowu jakiś ten wykaz, kurde, przestępstwa jest. Olejmy to, okej? Więc takie pełne skupienie? Tak. Przez chorobę niestety jestem, no, strasznie rozkojarzony, czy po prostu nie umiem się skupić, nie umiem wpaść w pewien rodzaj słowotoku, po prostu, no, lagi mózgu, ale to raczej u mnie norma. Aczkolwiek próbuję się teraz trochę podratować kałą, więc może jakoś się rozkręcę. I tak, pierwsze trzy odcinki były Full HD, bo je nagrywałem jedno po drugim. Ale że, czekaj, ja tu mam na dół gdzieś zjechać? Nie, strzałka mi pokazuje, że to jest u góry. Szlak. Dawaj tu. No i przez to, żeby było tak samo nagrywane, no to dało radę. Ale no niestety problem jest taki, że strasznie długo mi się to renderuje. Przesadziłem, bo chciałem, żeby obraz był jak najlepszy, no ale niestety dałem do optymalnego, bo niestety też się okazało, że bardzo dużo one ważą, a niestety nie mam aż takiej pojemności dysku, więc chyba nie mogę sobie na razie pozwolić, szczególnie, że chcę wykorzystać ten czas, gdzie w miarę jeszcze się jako tako czuję i po prostu chcę ponagrywać, więc chcę na pewno robić cały czas to na zapas. Czekaj, tu gdzieś ten punkcik jest, który mnie tak prześladował. Znaczy prześladował, ogólnie te punkciki trzeba mi dać gdzieś tu i mogę tak zaznaczyć i gratulujemy pierwszego meldunku, dobra. Szczegóły tego miejsca, w sumie to chyba nie będę mieć, bo to jest to, że to jest jakoś tak, że
te miejsca się meldujesz nawet codziennie i potem jest coś takiego, że jak się jest przez internet połączony, to ci pokazuje kto ile razy się tu meldował i kto jest jakby w tym rankingu meldowania się czy coś takiego. Trochę głupie, no ale jak chce się zwiedza Chicago czy coś takiego, no to czemu nie? Dobra, jesteśmy koło metra, zacznijmy tą misję. Zobaczmy, czy się nam ta pojawi, czy nas wykiwa. I've hired Bamboy before, and he's always protected his identity. That's how DedSec works. Now he wants to meet. That's unusual. All right, I'm gonna try and shake him off his game. Let's see what he's up to. Okay. Spotkaj się z Bad Boyem 17. Właśnie to jest też ciekawe, co zauważyłem w poprzednim odcinku, że nasz skryty informator. Czemu się akurat teraz w filmie musiał pojawić? No dobra, nieważne. Bad boy. What? Bad boy, 17. What the fuck, man? Będziesz tak każdego się teraz pytać? A? Bad boy, 17. Clara. Clara. Ooh. Taki z ciebie bad boy 17, tak? You don't look 17. Do I look like a bad boy? No, you look like a wild card. I hope I don't frighten you. What, do you have a reason to frighten me? Now you're being paranoid. Am I? Someone is fucking with my life. Threatening my family, and at the same moment, the mysterious bad boy wants to meet me, and he is a she. He is a lie. Listen. I need to trust you, Clara. I wouldn't trust me if I were you. But here's a reason to listen. The text message you sent me, I know where to find him. Yeah, well, we don't need to meet face to face for that. No. We needed a face to face for this. You wanted dead sex, Max? You got me in. You should be nicer to me. I'm about to open your world. Yeah. Well, you're not the first woman to promise me that. They do all their nasty work through this. And they don't know I have access. Well, you stole it. This is powerful. Just don't be stupid. You screw around and you get people hurt. Worst. Well, I don't think you trust me. Give me a reason to trust you. All right. The guy sent the text. How do we find him? We work together. You with everything I just said. Me tracking his signal. You're not quite what I expected. And you're exactly as I expected. Aiden. Oh, yeah, dang. W zasadzie można powiedzieć, że Aiden, jesteś naprawdę trochę takim, no przepraszam, ale tempakiem. Okej, okay. Mamy naszego informatora, co się nazywa Bad Boy 17. Ma zniekształcony głos. Myślimy, że to jest on. Pomimo tego, że gdzieś tam, co mnie bardzo, tak jakby, czemu się nie mogę ruszyć, co jest? A, muszę otworzyć drzewko zdolności. Odblokowano nowe zdolności, okej. Okay. Jakie, aha, te zdolności, czyli zaraz, czy ona nam po prostu... Czy ona po prostu nam dała punkty? Dobra. Co by tutaj sobie rozszerzyć? Bardziej pójść znowu w walkę? Wytwarzanie przedmiotów też może być dobre. I jazda. Co my w tej jeździ mamy? Co to jest? Kierowca? Jestem defensywny kierowca. Czyli zmniejsza obrażenia podczas kolizji. O! Ja może aż tak źle nie jeżdżę. Ale widać, że co, że poprawiamy sobie umiejętność, żeby auto było bardziej odporniejsze. Nagle auto staną się z grubej blachy. Mogę zwiększyć sobie poziom baterii. Albo ulepszenie hakowania bankomatów. Zwiększa ilość pieniędzy zdobywania podczas hakowania bankomatów. Ciekawe. Co tu jeszcze mamy? Sterowanie kolejką. Znaczy, aby uruchomić, zatrzymać pociąg wcisnę i uciec się prześladowcom. Kurde.
lag mózgu jak nic. A zakuć wroga komunikacją? Aha, czyli że jak ma... Skakuj wroga, by go ogłuszyć, wywołując sprężenie w jego systemie łączności. O, to jest nawet też dobre. Co my tu jeszcze mamy? Uszkodzenie śmigłowca. Uszkadza śmigłowiec na krótką chwilę. Aha, czyli że tym chwilowo go wyłącza. W sumie, patrząc na ten filmik, jakby nas tak gonił. Mi się wydaje, że chyba jednak to się nam też może przydać przy jakichś tam opałach. Koszt. Właśnie, ale to wszystko ma po 2 punkty, no, czyli z tego co mam 5, to mogę tylko sobie jakieś 2 rzeczy kupić. Więc na pewno kupię sobie większą baterię. Okej. I... Czekaj, co to było? Skakuj wroga, ale strasznie mi kusi... Czekaj, a może jednak skakowania nie, może coś bardziej z walki wezmę, co? Co to jest? Zmniejsza obrażenia od kul. No to mi się chyba bardziej przyda. Albo wydłuża koncentrację. W sumie strzał na super slow motion chyba jest lepszy, dokładnie. Bo to i to ma 2 punkty. Dobra, bierzmy koncentrację. I na razie tyle. I co mi da? Znowu vibration. Am I talking to Bad Boy or Clara? Let's make it easy. Voila. So we need to track your caller. But he's sneaky. He's bounced his address through a CTOS office tower. Client services, employees, and executives, things like that. An office tower. We need to find a way into the system. You get me in, I get you his location. I can get into the building where they're most vulnerable. Check out where they take deliveries. Looks like underground, in the tunnel. I'll start there. Hey, I'm sorry I was rough before. I know what you were doing, trying to intimidate me. Very textbook. Stepping into my personal space, the stare, physical contact. You're trying to look for cracks. So did you find any? Wouldn't you love to know? Okej. On chciał ją po prostu przeprosić, no ale niestety fachu hakera incognito niestety nie ma tutaj jakby takich czułych słówek, szczególnie jeśli każdy chce cię zabić. Dobra, mam tu jakieś autko, bo musiałem kurde się skarżyć na to, że gdzie moje auto. Dobra, no i fajnie, auto na tyle zhakowane, jak Bóg zasunął. Ty, fajne echo w tunelu. Dobra, my mamy się gdzieś tutaj dostać. Jakiegoś biurowca, żeby dostać sygnał. W sumie tego, co też tak ktoś mi pisał. Chyba w pierwszym odcinku, czy tam drugim. Ja już nie mam pojęcia, polipka. Dobra, czekaj, bo tu się chyba będzie grubo działo, więc dobra. Dodając to, te czerwone punkciki, te anteny, co pisałeś, no w sumie sama gra mi też to mówiła, że to są rzeczy, które tylko odblokowują dodatki, jakieś zasmaczki, nie wiem, tam easter eggi, czy tam raczej jakieś śledzenia i tak dalej. No ale tak czy siak, fajnie byłoby to robić, znaczy robić, odblokowywać, no bo są znajdźki i tak dalej, a niektóre rzeczy czasami są lepiej. Czy ja komuś tu drogę zablokowałem? Ojoj, no przepraszam, no po prostu myślałem, że to jest parking, chłopie, nie? Wiesz, a jestem z Polski, a tam Chicago to tak, ten nie ten, ten. Dobra, taki styknie, spoko, sobie tak wysiądę, zaparkuję, dobra. Widzę grubą akcję, a i tak, dotrzyj na drugą stronę. Okej. Weź przez podziemną strefę załadunkową. No to co? Hakowanko, dobra, co my tutaj? Zawodnik na turnieju sztuk walki, czołowy. Co mamy tu? Ty, mogę go wysadzić? Prawie. Jeszcze tak jakby mnie zauważył. Nie może on to wyrzucił. Tam mam dotrzeć, dobra. Teraz mam kontakt z kamerą. Drzwi. Oj, oj, chyba chłopaki utknęliście. Czy dzięki temu będę mógł ich załatwić po cichu, tak jakby, jeśli można powiedzieć, użycie broni po cichu? Koncentracja, cyk! Pomogło? No chyba pomogło. Dobra, na razie mamy to, znaczy schowajmy broń. Dobra, czekaj. Ja coś się tak schowa, żeby mnie nikt nie widział. Mam nadzieję, że w ogóle to mój kąt jest ok. Dobra. Otwórz bramę.
Mogę się tam gdzieś przełączyć? Tak, mogę. Kamerka. Eleganto. Nie! Chcę zamknąć sobie drzwi. Bo jestem duchem. A ci mają to gdzie, że się drzwi tam ruszają. Dobra. Tam jest jakaś jeszcze kamera. Okej. Okay. Tu coś. A nie, to jest osłona. Szlak. Tam mogę dotrzeć, tu mogę otworzyć, tu coś chyba mogę wysadzić, tak. Mogę alarm włączyć. Osłona kolejna, tam mogę włączyć, aktywować alarm. Czy oni pójdą tam na górę? Fajnie by było. A jakbym to uruchomił? No dajcie się, boty. Nie bądźcie tacy. Czekaj, chyba że któryś z nich będzie mieć coś ciekawego, nie wiem, dobra, czekaj, się przyłączę, może tutaj coś będzie bardziej poza tymi osłonami. Ale widzę, że chyba tak nie bardzo. Organizuję imprezy dla dzieci. A! Wiesz, taka czujka jakby, nie? Aha, nie może, bo ktoś tam stoi, okej. Ile ich tu w ogóle jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. Looks all right. Czekaj, osłona, gdzieś tu była kamera, nie? Bo tam widzę, że coś jest do wysadzenia, chociaż oni są na tyle daleko, że nie, no sobie tylko otworzę drzwi. Okej, ktoś to zauważył. Czy ja mogę włączyć jeszcze alarm? I jak ktoś tu podejdzie, to go wysadzę? Mogę go tak wysadzić. Daj, wysadź się. Nie bądź taką lepą. Okej. Co to miałoby? Gdzieś tu jeszcze... Aha, dobra, bo to jakieś byczki były. Byczunia. Poszła, poległa. Nie ma, dobra. Widzę, że oni się tam... Zaczynają chłopaki się trochę nudzić. Dobra, to ja sobie już tutaj zacznę się bawić. Kurde, mściciela z bronią. Wchodzisz na teren zastrzeżony. No, pff, dobrze wiedzieć. A, nikt mnie nie zauważył. Dobra. Teraz pytanie, czy da radę sobie ktoś tutaj jakoś tak podejść? Chcę concentration. Co jest? Czemu ja nie mogę... Aha, bo mi przeładowywał, tak? Okej. Trochę tak... Okej. Naprawdę? Okej. Aha! No kurde! Przeładuj. Dobra, zaczynali we mnie strzelać. Tak trochę słabo. A ja mam coś w ogóle? Nie, ja mam tylko wabik. A tam wabik. Wabik, drabik. Okej. Dobra. Mamy ostatniego. Więc w zasadzie... No. Koniec tego. Dobrego! Kolego! Jedziesz! Nie ma tego miłego. Sorry. Trochę mnie uszkodziłeś, no ale cóż poradzić. Nie no, nie wiem jakby się z nim tu bawić, no w sumie mógłbym, ale musiałbym sobie wykorzystać, czy raczej sobie kupić chyba jakieś bombki, bo to wtedy mógłbym się bawić. Lekarstwa full, dobra. A widzę, kurde. Gdzie to tam? Tam jest. Odblokuj. No to w sumie mógłbym dużo wcześniej to odblokować, no ale po co? Dobra, na razie schowy, bo jesteśmy hakerami, a nie kurde GTA-owcami. Okay, tak jakby. See what's ahead. The layout shows a wide open indoor plaza. More guards, no doubt. Oh, those hacks I uploaded to your phone? It's a perfect distraction. You can disrupt the equipment of any guard in there. Equipment like what? Anything. Hack their phones, earpieces, explosives. Everything runs off computer chips these days. Okay, I'll try it. Can you scan me the offices? Find me someone with an unsecured laptop. Got one. Bradley Coughlin. Oh, no. He's a security director. Of course he is. Once I hack in, you move fast. Track her collar and get out.
It won't take long for security to spot the intrusion. Don't worry about me. Bez zabaw, okej. Okay. No ale my tu mamy trochę przesrane. Profil wrogów, by ujawnić okazję do hakowania. O, już jak, jasne, że to wykorzystam. Maszyna z napojami. Nie, bo ta maszyna, kurde, ona mi da. Wcale nie daje tych napojów. Dobra, czekaj. A! Co ja tu mam? Przechwytywanie nagrania. Okej. Okay. Dobra. I cyk, nie macie. Okej. Okay. Tak to się robi. Dobra, jak tam z kolejnym? Trochę tak cinko. Dobra, użyjmy kamerek. Póki możemy, tu coś jeszcze też mamy. Ta, coś do wysadzenia. Fajnie by było. Czy ja coś słyszałem? Czy ktoś mnie coś zauważył? Nie. No, to też było do wysadzenia. Ale to złe, żebym zmaścił. Tam jest jakiś koleś z kamerką. Nie zdążyłem się do niego przekpić. Chyba tylko tak bym mówił, dobra. Ktoś tu coś, jakieś klucze dostępu coś miał. Tu jest chyba jak. Tak, hakuj. Okej, okay, teraz się muszę jakoś na górę dostać. Dobra. Czyli w sumie nie muszę się tam wspinać, bo to była trochę głupota. Skoro jesteśmy hakerkami, to jedynie co. Kurde, co to za. Nie wiem, czy ktoś tam napierdziela na tych, czy nie. Ty, bo... A! Wysać! No właśnie! Tyle, że teraz oni tu idą. Trochę niefajnie, ale dobra. Tamten też ma kamerkę. Powie, że on tu pójdzie. Jak on pójdzie tu, to go też wysadzę. Tak, dobry, dobry, dobry. Dobra, poległ. No z tym będzie trochę cienko. Tam dalej mi pokazuje tą maszynę z napojami, nie? Dobra, jest coś tu, gdzie bym mógł go zwabić? Chyba nie. Okej. Okay. Ale... mam przecież wabik. I wabik mogę mu rzucić na przykład, powiedzmy, tam. Okej. Okay. On sobie tam podejdzie. A my sobie się skradniemy do niego. I go obezwładnimy! I cyk, ładnie, dziękuję. Poszedł Lulu, nie ma to tamto. Dobra. Tutaj chyba jest jakiś szlak kolejny. Dobra. A, mogłem go tu wysadzić, no ale dobra. Tyle, że mnie zauważył, ale i tak. Tup, 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 tup. O ty, o ty, o ty. Gdzie? Oż ty, przecież tu są jakieś schody. O nie. No wiadomo, przecież musiałem zginąć, nie? Tylko jak ten mnie tam tak z daleka zauważył, że ja... Nie wiem, no, nie wiem, nie wiem, nie wiem. O, cholipka. Nie, no kurde. Ajajaj. Trochę na hardcora, trochę zapewnie się poczułem, to jest ewidentnie moja wina. Bo ja nigdy, nigdy jak ktoś strzela, nigdy się nie chowam. Po co? Po co na spokojnie, nie? Po co rozważnie? Od razu wbijać, kurde. A, od tego miejsca zaczynamy, no. W zasadzie trochę nic dziwnego. A z drugiej strony tak trochę kiczowato. Tyle, że już z tą nie gadamy. Dobra. Będąc tu... No to żeś teraz, kurde, odcwanił. No automat się zepsuł, nie? Spoko, że mnie nie widzi, że tu w ogóle jakiś koleś jest za tym, nie? Dobra. Cyk. No nie! Znowu mnie ktoś zauważył. Jedź, lepa. Dobra, mogę go skakować. Oj, źle, oj, źle, oj, źle, oj, źle. Dam radę na szybko wykorzystać te tutaj bombilie? Nie. Dobra, już widzę, że... Albo nie. Oj. Ze mnie to raczej chyba nie będzie dobry asasan. Dobra. Na szybko. Widzę, że oni na razie tam nie chcą chodzić. Ten gdzieś tu biegnie. Okej, okej, okej. Chodź tu. Kurde, boję się, że jest trochę za daleko.
Nie wiem, czy on tu podejdzie, ty, żeby tutaj nikt dookoła mnie nie szedł. Okej, i teraz! Dziękuję. Okej, tam jakiś idzie szlak. Jedą tu! Pa, pa, pa! Nie ma! Dobra. Tak jakby wie... No nie, już wiedziałem, dobra. Trzeba zneutralizować tego, co tu dzwoni. Po posiłki? Nie ma! Ktoś tu jeszcze chce dokładkę? Ja wiem, że chcecie. Dobra. Koniec chowania. Powiedziałem koniec chowania. Biegnij na górę. Chyba już ich nie zostało tak dużo, jak mi się wydaje. Tu jakiś biegnie, więc super slow-mo. A nie, spowolnione przeładowywanie. Dobra, i koncentracja mi się skończyła. Ale dobra. Na razie nikt nie jest odważny na tyle, żeby wezwać posiłki. Także komu jakby mi dwójka tu została. A ty! Taki z ciebie! To kurde! Dobra. I teren oczyszczony. Fajnie, spoko. Mógłbym... Ja wiem, że mógłbym tu na pewno dałoby się na spokojnie coś zrobić, ale jak już mnie zauważyli, to co mam zrobić? A, tam nie wejdę. Albo wejdę. Wejdę. Hakuj. O moj, znowu ta zabawa, dobra. Którym się to... A, tym, kurde, serio, tym? No, dlaczego prawym, a nie lewym? Aha, teraz muszę tak poprowadzić, bo jak... A, la, la. Dobra, to nie jest... Ta część nie jest na czas. Okej, tylko że... Jak ja to zrobić mam? Jeden z nich na pewno jakby musi iść... Nie no, musi iść stąd i stąd, co nie? Aha, tak jesteś, dobra, nieważne. Dobra, oj, oj, widzę grubsza zabawa hakowania. Tutaj pyk. Pyk. Pyk, bo inaczej się nie da. Aha, mogę tak albo tak, no to jest mi było ustawione. Teraz trzeba, aha, dobra, dobra. Tak. I tak. I hakuj. Co hakuj? Zhakuj laptop. Tu, okej. Okay. It blocks my entire view. Just one. Oh shit. Someone's hacked in. Oh fuck me. Lock down the building. Find him now. Okay, I got you in. Woo! You track the caller? Searching now. Carly. Widzę, będzie cienko teraz. They've got high-tech scans that are hard to shake. You need to get out of there. Dobra, ja sobie może przeładuję. Uciekaj z budynku. Kurde. A mogłem jednak sobie zostać na dole i sobie kamerką tutaj przejść. Dobra. Byk, dobra. Tyle, że i tak tamci mnie zobaczyli. Albo nie. Tak jakby. Okej. Okay. Dobra, napiję się szybko kawki. Dobra. Kolejny idzie. I kolejny. Będę sobie kolekcjonować trupy. Dobra, czekaj. Rozproszyć mogę tego. Chociaż nie wiem, co mi to da w ogóle, nie? Co ja mu w ogóle puściłem? Jakiś dzwonek przypałby. Dobra. O, ten tu w ogóle stoi i tak w zasadzie się chyba nie zamierza ruszyć. Czy ja mam jeszcze jakiś wabik? Mogę wytworzyć wabik. Ja w sumie mogę nawet trochę więcej wabików wytworzyć. I powiedzmy, no rzućmy już to tu. I zbawi ich wszystkich. Czy tylko tego w pobliżu zbawi. A. Dobra. A. Pyk ci! Yeah. Ja nie wiedziałem, że ty, Aiden, taki agresor jesteś. Szlak, 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 szlak. Jak ja z tą mam uciec? Mogę tędy uciec? Mogę tędy uciec. No to zarąbiście. Myślałem, że musiałem znowu gdzieś na dół. Dobra, wsiadaj do tego auta. O nie, poszukiwanie, poszukiwanie. Źle, 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 źle. Co jest? Zagłuszenie komunikacji. Ok. Używaj zagłuszenia, aby wstrzymać wyszukiwanie przez skany. No, no czyli po prostu jakby mieć tymczasową tą. Czekaj i...
RB? Tak, RB. I tu. Teraz to. Wow! Dzięki grom za, kurde, ten niepoważny, kurde, że slow-mo, ale fajnie to działa, tylko no właśnie. Kolejne się pojawiają. Ale wiem, że chyba mogę parę razy tak wykorzystać. Kurde, na serio, wow. Punkty skanu są dość obszerne. No dobra, trochę im uciekłem. Chyba, że tu musi teraz jakiś chyba procent tego zniknąć. Na razie jestem w takim punkcie zero. Dobrze. No ja w ogóle nie jestem podejrzany, kurde, stojąc w zasadzie na chodniku, nie? Rozwalając lampy. Dobra, procent spada. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okej, okay, już mnie nie szukają. Finitu. Uciekaj przed policyjnym skanem. No uciekłem. I? Aha, i misja wypełniona. Nie no, świetnie. To tyle, dobrze, że akurat było już 30 minut. No niestety, widać, że tutaj akcja się tak rozgrywa, że w pół godziny trochę cienko się tak, no, zmieścić. Dobra, przedzwonię i... Okej. Czyli następną misję robimy w następnym odcinku, więc jeśli ten odcinek Ci się spodobał. Więc to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć.